Zdrowia, szczególnie moralnego i politycznego i psychicznego dla ludzi w Kanadzie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No okazuje się, że Międzynarodówka Czerwonych Świń dotarła również do Kanady. No w Kanadzie już dawno była, ale teraz znowu pokazała swoją siłę. Taki głos kanadyjski, który opowiadał o hokeju, został wywalony na twarz. Don Cherry, no to taki w sumie komentator, instytucja w Kanadzie w sporcie, w telewizji sportowej, no w zasadzie jest już bez pracy. Dlaczego tak się stało? No stało się dlatego, że powiedział swoje zdanie. Kanadyjski kanał kablowy Sportsnet, tak się nazywa, Sportsnet, który produkuje i tworzy program nazwany Noc Hokeja w Kanadzie. I już w zasadzie miała tego człowieka Cherry, on był tam przez 4 dekady, czyli ponad 40 lat. Powiedzieli w ten sposób, że no już jest akurat dobry czas, prawidłowy czas na to, żeby pan Cherry już nie był z naszym Sportsnetem. No to jest skąd to się wzięło? No wzięło się z tego, co on powiedział w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu powiedział coś o emigrantach. On w zasadzie szanuje weteranów, szanuje żołnierzy, szanuje po prostu służbę wojskową, służbę cywilną, no i ludzi, którzy poświęcali swoje życie, tak? Bo 11 listopada, no to jest święto niepodległości dla Polski. W Ameryce 11 listopada obchodzone jest święto weteranów, a w Kanadzie jest obchodzone święto pamięci, no ale to wszystko dotyczy właśnie 11 listopada o 11 godzinie 11 minut, kiedy pierwsza wojna światowa się zakończyła. No i jest taka tradycja w Anglii, jest tradycja w angielskojęzycznej Kanadzie. Maki, tak jak śpiewają w Polsce czerwone maki na Monte Cassino, no to maki są symbolem właśnie tego szacunku dla żołnierzy. No i w Kanadzie jest taki zwyczaj, że na 11 listopada ludzie sobie tutaj w butonierkę wkładają maki, czerwone maki właśnie na temat tej pamięci. No i ten facet jako ktoś, kto szanuje i zawsze przemawiał w imieniu żołnierzy, powiedział, że wszyscy wy ludzie, którzy przyjeżdżacie tu do Kanady, kochacie ten sposób, to życie, które my mamy. Wy kochacie nasze mleko i nasze miód. No tak jak jest powiedziane, tak, że Kanada mlekiem i młodem płynąca, no to on właśnie to użył do określenia. No i powiedział, że co najmniej moglibyście wydać parę dolarów na to, żeby kupić te maki, te kwiatki, te symbole, no albo zrobić coś w tym stylu. No on prowadzi taką audycję cotygodniową, nazywana jest Róg Trenera, no i prowadzi to przez około 6-7 minut co tydzień. No i on powiedział, że moglibyście zrobić coś dla tych, którzy w zasadzie zapłacili najwyższą cenę, no, czyli cenę swojego życia, tak? To jest o to chodzi, ten święto pamięci w Kanadzie i Dzień Weterana, no to tych, którzy powiedzmy zginęli. No i Sportsnet powiedział w niedzielę, że w zasadzie to jest mowa dyskryminacyjna, że to jest mowa ubliżająca, no i że w zasadzie Sportsnet nie popiera tego.
i że Sportsnet się nie zgadza. No, czy Liga Narodowa Hokeja w zasadzie zrobiła to samo. Czyli tak wygląda na to, że czerwone świnie po prostu nienawidzą swojego kraju, tak? Jeżeli się zabija tradycje, jeżeli zabija się historię, jeżeli nie szanuje się tych ludzi, którzy zrobili coś dla tego kraju, dla tej wolności wypowiedzi, dlatego, że ten kraj ma sukces, że ludzie chcą przyjeżdżać do Kanady, wyjeżdżają z najróżniejszych innych krajów, no ale Kanada istnieje właśnie dzięki między innymi tym żołnierzom. No to jeżeli facet mówi, że troszeczkę szacunku dla tych żołnierzy i czerwone świnie go wywalają na pysk, no to znaczy, że jednak międzynarodówka czerwonych świń jest w szeregach dosyć wysoko. No, nie wiadomo, co z tą Kanadą będzie. Trudeau znowu jednak został, no nie ma większości, no ale jednak Kanadyjczycy idą za tym międzynarodowym socjalizmem, idą za tym rozwalaniem tradycji tej kanadyjskiej jakiejś. No jest po prostu makabra. Człowieka po 40 latach wywalić z pracy za to, że no powiedział to, co każdy normalny człowiek powinien powiedzieć, tak? Każdy powinien powiedzieć, miej trochę szacunku dla tych, którzy walczyli za ciebie. No jeżeli czegoś takiego się nie widzi, czy po prostu pozwala na to, żeby olać to, no to wygląda na to, że ci emigranci jednak faktycznie nie zasługują na to, żeby byli w Kanadzie. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek do naciśnięcia. Dzyń, dzyń. Zapraszam na codzienne filmiki demonetyzowane. No, później się odwołuję i po 48 godzinach, 72 czasami wracają monetyzacje. No jest to dziwne, bo w zasadzie na 100 ostatnich filmików 99 było zdemonetyzowanych. No i 95% z nich jednak przywrócili demonetyzację. Także to jest zdecydowanie walka finansowa, to jest blokada finansowa, to jest coś komunistycznego, tak? Czerwone świnie mają łapy wszędzie. Do następnego.